Kinga Jurga, witam z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, gdzie już za kilkanaście minut będą Państwo świadkami wyjątkowego wydarzenia w historii polskiej nauki. A to wszystko za sprawą małego satelity naukowego LEMA, który niespełna 3 godziny temu został wystrzelony z terytorium Rosji na orbitę okołoziemską. I właśnie tutaj za kilkanaście minut w centrum Warszawie za pomocą stacji kontroli lotów, która znajduje się w tym budynku, naukowcy po raz pierwszy spróbują nawiązać kontakt z satelitą po to, żeby zobaczyć, czy wszystko odpowiednio zadziałało po wystrzeleniu, no i oczywiście zaprezentować wielu zgromadzonym tutaj gościom, jaki potencjał ma ta satelita. LEM to jest sześcian, który mierzy około 20 cm, tyle wynosi jego krawędź, waży niespełna 7 kg. Przez najbliższe kilka lat będzie zbierał dane dla polskich naukowców. Będą to dane dotyczące ponad 200 najjaśniejszych gwiazd. Te dane, które LEM będzie dostarczał na Ziemię, to będą konkretnie zdjęcia tych gwiazd, które LEM będzie robił za pomocą teleskopu, które wmontowane zostały w panele słoneczne znajdujące się na obudowie sześcianu. To wydarzenie dzisiejsze jest bardzo szczególne dlatego, że jest to pierwszy polski satelita naukowy, który zbudowany został przez polskich inżynierów. Tworzyli go wspólnie naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych i Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. To są dwa takie centra zaprzyjaźnione bardzo mocno ze sobą współpracujące, które zresztą też fizycznie ze sobą sąsiadują przy ulicy Bartyckiej w Warszawie. Te dane, których będzie dostarczał LEM, szczegóły na ten temat oczywiście poznają Państwo jeszcze za kilkanaście minut podczas konferencji, która tutaj dzisiaj się odbywa w centrum z tej okazji. Na tą konferencję już w tej chwili Państwa zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem przywitać przede wszystkim przedstawiciela prezesa Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Rowińskiego. Witam przedstawicieli polskiego parlamentu, którzy właśnie akurat w tym momencie, kiedy trzeba, zjawili się. Jest nam niezmiernie miło. Tak jest, ale to nie dziwi. Witam również pierwszego sekretarza ambasady Federacji Rosyjskiej, Aleksieja Filipowicza Moszluka, jak również profesora Piotra Wolańskiego, przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych i wszystkich Państwa dziennikarzy, przyjaciół, realizatorów całej misji. Oddaję głos Markowi. Dziękuję bardzo. Marek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych. Proszę Państwa, ja mam dobrą wiadomość, że satelita, to już wiemy, wystartował, znaczy rakieta wystartowała, satelita oddzielił się od rakiety. I to już jest, to są dwa kroki z trzech, które należy zrobić, żeby powiedzieć, że misja dobrze działa. Świadkami tego trzeciego będziemy tutaj za chwilę zapewne, mam nadzieję. Nawiążemy łączność z satelitą. Zatem, żeby nie przedłużać oczekiwania, to na tym zakończę, również witając wszystkich Państwa serdecznie w nadziei na dobrą łączność z satelitą. Jeżeli ja jeszcze mogę coś dodać, to wejście, że tak powiem, państwa z Sejmu naszego, tak mnie zbiło z pantałyku, z Senatu Sejmu, że zapomniałem o naszych kochanych sponsorach, czyli o Ministerstwie Nauki, których reprezentantów witam, i Ministerstwie Gospodarki, którzy również wspierali kolegów z Centrum Badań Kosmicznych. Witam jeszcze raz. Stanisław Bajklik, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika w Warszawie. Przypadł mi zaszczyt poprowadzenia dzisiejszego spotkania i na wstępie przedstawię program tego spotkania. Za chwilę usłyszycie Państwo i obejrzycie krótką prezentację Piotra Orleńskiego z Centrum Badań Kosmicznych, który opowie o technicznych aspektach całej misji, całego programu. Następnie połączymy się w czasie rzeczywistym ze stacją łączności z satelitą i będziemy świadkami próby nawiązania
kontaktu z przelatującym nad Polską satelitą. Po tym nasz kolega Gerald Handler opowie Państwu o naukowych celach tej misji, a Paweł Moskalik opowie o rakiecie, która satelitę wyniosła na orbitę. Po czym będzie czas, około 15 minut, na pytania, na które będą odpowiadali nasi eksperci, a potem zaprosimy Państwa na skromny poczęstunek. Tak więc bardzo proszę pana Piotra Orleńskiego o prezentację. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem jeszcze, zanim zacznę prezentację, powiedzieć o jednej rzeczy. To taki ukłon dyrekcji w stronę inżynierów. Pierwszy kontakt już jest nawiązany z satelitą. 9:48 był pierwszy przelot. Satelita odpowiedział, że żyje i że wszystko z nim w porządku. To jest dość unikatowa sytuacja, bo elewacja przy przelocie tym pierwszym była bardzo niedobra dla nawiązania łączności, więc myśmy się nie spodziewali, że ta łączność będzie nawiązana. Udało się, ale proszę Państwa, to wcale nie oznacza, że przyszłe łączności będą tak samo dobre. To jest trudny proces uruchamiania satelity na orbicie, trwający czasami kilka miesięcy. Ja chcę podkreślić, że teraz dopiero zaczyna się wytężona praca, która zależy od nas. Dotychczas pracę wykonali inni, wystrzelili rakietę i wystrzelili satelitę, a teraz to my musimy tego satelitę uruchomić, zjustować, skalibrować i oddać naukowcom, żeby on poprawnie działał. Także rozumiem, że pierwsza łączność jest nawiązana. Możemy powiedzieć oficjalnie, satelita żyje. Jeśli się nam uda od 11:20 nawiązać następną łączność, to dobrze. Jeśli nie, to następne przeloty są po południu. Taki bardzo dobry przelot jest chyba o 18:00 czasu polskiego, o ile pamiętam. I to tak naprawdę zaczyna wielomiesięczny cykl przygotowań do poprawnej pracy satelity. A teraz przejdźmy do samego zagadnienia, czyli tego, czym jest LEM i jak powstawał. Proszę Państwa, myśmy w 2010 roku namówili Ministerstwo Nauki do tego, żeby uruchomić taki projekt BRIGHT, który jest odłamem Polski. BRIGHT jest odłamem projektu BRIGHT austriacko-polsko-kanadyjskiego, mając na uwadze kilka różnych celów. Po pierwsze, to jest cel naukowy i o tym celu naukowym profesor Handler będzie mówił za chwilę, więc ja tylko go na pierwszym miejscu tutaj zasygnalizuję, ale mieliśmy również kilka innych celów, które chcemy osiągnąć za pomocą tego satelity. Proszę Państwa, Polacy strzelają urządzenia kosmiczne od 30 lat. Mniej więcej 70 plus różnych instrumentów już latało w kosmosie albo lata w tej chwili. I to nie jest duże wyzwanie technologiczne, żeby zrobić coś do kosmosu. To się zrobiła w pewnym sensie rutyna. Natomiast po raz pierwszy Polacy zintegrowali w Warszawie całego satelitę, przetestowali tego satelitę i doprowadzili do wyniesienia na orbitę. To jest bardzo poważny krok do przodu, krok technologiczny, a ten krok technologiczny ma również swoją przyszłość. To znaczy, że jeśli polski program narodowy zostanie uruchomiony albo będziemy, to te rezultaty, które w tej chwili zostały osiągnięte, będą mogły być wykorzystane, będą mogły być pomocne polskiemu przemysłowi w tym, żeby jak najwięcej był w stanie odzyskać ze składki, którą wpłacamy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będą pomocne różnym polskim firmom i przedsiębiorstwom do tego, żeby aplikować chociażby w Unii Europejskiej o pieniądze z programu kosmicznego, które są w tej chwili bardzo istotne. To jest jeden z głównych elementów naszej przyszłości kosmicznej w Polsce. Także jest bardzo wiele takich elementów, powiedzmy, technologicznych, od infrastruktury, zaczynając z zespołu, który wie, jak to się robi, i tak dalej, które są tutaj bardzo istotne. Kolejnym celem to był cel organizacyjny. Proszę Państwa, zrobienie satelity to nie jest tylko problem, że trzeba pokonać jakieś technologiczne problemy. To jest również problem, że trzeba tego satelitę zarejestrować na orbicie, trzeba uzyskać zgodę na łączność z satelitą, trzeba
powiedzieć, że państwo polskie jest formalnym właścicielem tegoż satelity, to są poważne problemy formalne, które trzeba pokonać i one zostały pokonane. To jest też duży punkt. No i ostatni cel, państwo jesteście tutaj świadkiem tego celu, to jest PR, to znaczy pewna działalność, która propaguje kosmos i aktywność kosmiczną w Polsce, a która powinna się w przyszłości przenieść, oj, bardzo przepraszam, powinna się w przyszłości przenieść na jakieś działania bardziej istotne z punktu widzenia przemysłowego. Dobrze, teraz jeśli chodzi o satelitę. Program Bright to są dwa satelity zbudowane w Austrii, znaczy w zasadzie firmowane przez Austriaków, które już od lutego lecą, są na orbicie. To jest LEM, który został właśnie wyniesiony i uruchomiony wstępnie. To jest Heweliusz, drugi polski satelita, którego planujemy wystrzelić w końcu grudnia za pomocą chińskiej rakiety. I to są dwa satelity kanadyjskie budowane przez Space Flight Laboratory w Toronto, i start jest planowany w 2014 roku. A tak naprawdę to o programie naukowym będzie mowa później. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ideą tego programu jest umieszczenie na orbicie konstelacji 6 teleskopów, które będą w stanie stale obserwować jasne gwiazdy i mierzyć zmiany blasku tych jasnych gwiazd w długim okresie czasowym. Dlaczego to jest istotne, będzie mówione później. Proszę Państwa, jak wygląda satelita? Satelita to jest taka ciężarówka, w naszym przypadku bardzo mała, która składa się ze standardowych systemów, które pozwalają na to, że satelita pracuje na orbicie, plus konkretnego urządzenia, które służy do wykonywania pomiarów. W naszym przypadku tym urządzeniem jest teleskop, o tym za chwilę. Natomiast to, co mamy na satelicie jako ta standardowa ciężarówka, no to oczywiście system zasilania używający paneli słonecznych, dostarczający maksymalnie około 9 watów mocy. Mamy oczywiście całą awionikę, czyli komputer, oprogramowanie pokładowe, oprogramowanie, które może być zmieniane z Ziemi. Mamy oczywiście cały system komunikacyjny działający w dwie strony, czyli odbiornik pracujący w paśmie 437 MHz do odbierania komend z Ziemi i nadajnik, który służy do wysyłania danych i telemetrii na Ziemię. I mamy bardzo istotną w przypadku Brighta rzecz, czyli system AOCS-u, czyli taki system, który orientuje satelitę na orbicie i który pozwala na to, że w tych długoterminowych okresach obserwacji satelita rzeczywiście stale śledzi tą samą gwiazdę z dobrą dokładnością. To jest w pewnym sensie unikatowy kawałek, jeśli chodzi o Brighta. Jak Bright powstawał? Zaczęło się od tego, że większość podsystemów przyjechała do Polski z Kanady. Te podsystemy, przepraszam, jeszcze o teleskopie, bo to jest istotna rzecz dla samego Brighta. Mamy 6 takich teleskopów. 3 teleskopy pracują w paśmie niebieskim, 3 teleskopy pracują w paśmie czerwonym. Każde z państw dostarcza kompletny zestaw niebieskiego i czerwonego teleskopu, każdy na innym satelicie. Teleskopy są wyposażone w matrycę. Matryca z punktu widzenia współczesnej fotografii nie jest żadną rewelacją. 11 megapikseli to nie jest dużo, natomiast ona jest w zupełności wystarczająca do pracy na orbicie, szczególnie, proszę Państwa, że my tak naprawdę nie zrzucamy całych obrazków, tylko zrzucamy informacje wyłącznie o określonych gwiazdach. Kanał telemetryczny nie dopuszcza do tego, żeby na bieżąco zrzucać wszystkie informacje o całym polu widzenia. I jak wygląda kamera? Kamera wygląda w ten sposób, to jest ta duża czarna, ten duży czarny detal, on jest sprzężony bezpośrednio z czymś, co się nazywa Star Tracker, czyli z taką drugą kamerą, która śledzi gwiazdy wszystkie i na bieżąco je porównuje z katalogiem gwiazdowym i potrafi powiedzieć, w którym kierunku w danym momencie satelita patrzy. I w tym momencie może przejdźmy już właśnie do tego, jak żeśmy go budowali. Takie systemy, jak na przykład właśnie Star Tracker, albo jak widoczne tutaj koła zamachowe, które służą do pozycjonowania satelity na orbicie, zostały do nas dostarczone przez SFL, zostały przez nas przetestowane kompletnie w Warszawie, a potem tutaj dalej widzimy na przykład fragmenty kanału komunikacyjnego i fragmenty sensorów. To jest jedna ze ścianek bocznych satelity. One zostały złożone w postaci takiego flatsata, czyli płaskiego satelity na stole. I to jest praktycznie elektryczny ekwiwalent do tego, co poleciało. To były
prowadzone testy elektryczne na wszystkich podsystemach, jak one współpracują ze sobą. Potem do tego została dołożona obudowa. Jak Państwo wiecie, obudowa ma praktycznie wszystkie ścianki wewnątrz wygrawerowane logami naszych partnerów, sponsorów i protektorów, w tym jedynki Polskiego Radia. I proszę Państwa, to wszystko zostało później zmontowane w postaci takiego sześcianu 20x20x20 cm. Tu macie kilka zdjęć z tej integracji. To jest jedno z ostatnich zdjęć zamykania ścian bocznych z panelami słonecznymi widocznymi. Tutaj jest ich 7 widocznych w tej chwili. Co dalej? No dalej ten satelita został testowany. Został testowany w warunkach, które odpowiadają warunkom startu i warunkom próżni kosmicznej. W tym przypadku testy mechaniczne na wytrząsarkach, dalej testy termiczne u nas w Centrum Badań Kosmicznych w komorze termiczno-próżniowej, testy termiczne z pewnym pokazaniem, znaczy z pewną symulacją nawet warunków słonecznych. Dalej ten satelita został całkowicie przetestowany funkcjonalnie jeszcze raz, zaimplementowany do czegoś takiego, co się nazywa EXPOD, czyli wyrzutnik, czyli coś, co oddziela satelitę od ostatniego stopnia rakiety. Tu widzicie, jak to zostało umieszczone w tym stopniu. Ta klapka to jest to, co się właśnie dzisiaj o godzinie 8.10 otworzyło i pozwoliło, żeby ta sprężyna, która jest tutaj, wypchnęła satelitę do góry. Oczywiście te wszystkie czerwone rzeczy to są rzeczy, które są zdejmowane w czasie przed startem. Satelita został, jak widzicie, zapakowany w pojemnik i zawieziony do Jasnego. Satelita był wystrzelony razem z ponad 20 różnymi innymi satelitami, w tym dwoma głównymi, to jest DubaiSat i, jak o ile się nie mylę, STS-SAT, to są satelity arabski i koreański. Natomiast cała reszta to są takie mniej, i to są duże satelity, cała reszta to są małe satelity, które po kolei zostały oddzielone. LEM był oddzielony jako ostatni. O rakiecie będzie mówił kolega za chwilę, także ja się dalej nie będę tym zajmował. Co jeszcze do pokazania? To jest montaż samych elementów na tym segmencie ostatniego członu, do którego się montuje satelity. Tu widzicie kapsułę, która przykrywa ostatni człon. Tu widzicie montaż LEMA na tym okręgu, który jest fragmentem ostatniego stopnia rakiety. Tu widzicie tego szlema już zamontowanego i co jest istotne, to jest w tym kółku, proszę Państwa, i to jest dokładnie pierwszy polski orzełek w kosmosie z napisem Bright LEM. Satelita jest sterowany z centrum tutaj, z centrum, to się szumnie powinno nazwać, centrum kontroli lotu. No to jest centrum kontroli lotu, chociaż trochę uproszczone centrum kontroli lotu. To nie jest Houston, ale ja jestem pełen szacunku dla kolegów, którzy w tej chwili pracują i na bieżąco. Mam nadzieję, że za 2-3 minuty będziemy mogli to obserwować. Będą kolejną łączność nawiązywali. To nie jest tylko łączność, proszę Państwa. To centrum kontroli lotu to jest centrum, które zapewnia, że satelita na najbliższych orbitach będzie wiedział, co ma robić. To nie jest tylko odbieranie danych, to jest również wysyłanie komend, to jest mówienie satelicie. Na następnej orbicie to masz oglądać Oriona i masz tego Oriona oglądać przez najbliższe 3 godziny. I to już satelita sobie musi wymyślić, gdzie ten Orion jest, jak się tym systemem czujnika położenia gwiazd naprowadzić na tegoż Oriona i jak pilnować tego Oriona, żeby on był dokładnie umieszczony w polu widzenia obiektywu teleskopu. To jest również bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o Centrum Kontroli Lotu, czyli nadpisywanie nowych programów, które istnieją w pamięci satelity. Dla przykładu, Austriacy, którzy od lutego pracują na orbicie, mieli problem z jednym komputerem i został tam nadpisany program, który spowodował, że drugi komputer pokładowy przejął kompletną rolę obu komputerów. Tam jeden komputer służył do nawigacji, a drugi do komunikacji z Ziemią. W tej chwili ten, który pracuje jako system komunikacji z Ziemią, pełni również rolę nawigacji, orientacji satelity na orbicie. Tego typu zmiany oprogramowania są oczywiście możliwe i będą robione również z tej stacji. Czyli to jest istotna sprawa, jeśli chodzi o używanie satelity. I rozumiem, że najbliższe 3-6 miesięcy w stosunku do LEMA
to będzie przede wszystkim praca tutaj w pokoju 105 i praca zespołu inżynierów, którzy będą mówili, co trzeba po kolei uruchamiać, ale również zespołu operatorów, którzy tu będą pełnili na okrągło dyżury, którzy będą te komendy wysyłali, pilnowali, żeby te komendy wychodziły w odpowiednim momencie, ale również będą pilnowali, śledzili za satelitą, który przelatuje nad Warszawą i odbierali jego dane, ale równocześnie z tego samego centrum możemy kontrolować poprzez nadajniki w Gracu i w Toronto, możemy kontrolować satelitę przelatującego nad Gracem lub Toronto. To się zresztą dzieje w dwie strony. Austriacy i Kanadyjczycy mogą używać naszych anten po to, żeby można było stamtąd kontrolować ich satelity przelatujące aktualnie nad Warszawą. To chyba tyle. Widzę, że jest 11:20, chyba najlepszy czas, Staszku, żeby zakończyć to może już przydługie przemówienie i przejść do meritum sprawy. Proszę Państwa, teraz spróbujemy połączyć się ze stacją naziemną, a stacja naziemna spróbuje połączyć się z satelitą, a wszystko dla Państwa będzie komentował Tomasz Zawistowski z Centrum Badań Kosmicznych. Po takim wprowadzeniu Piotra Orleńskiego to już niewiele można dodać. Ja może powinienem dodać, że Piotr jest właściwie ojcem, czy jednym z ojców tego sukcesu, bo on własnoręcznie ten zespół stworzył. I zarówno ja, jak i wszyscy koledzy, którzy zostali do tego zespołu zaproszeni, zostali przez Piotra wybrani. Z każdym miał rozmowę i uznał, że damy radę. I do tej pory wydaje się, że chyba tak jest. Dzisiaj mieliśmy dobrą nowinę. Czekaliśmy na tę wiadomość długo. Ta wiadomość była przesuwana. Mieliśmy rozpocząć pracę z NEM-em na orbicie już rok temu. Ze względu na różnego rodzaju niezależne od nas okoliczności ten lot był przesuwany. No ale dzisiaj do niego doszło po długich przygotowaniach. My rozpoczęliśmy przygotowania do wysyłki LEM-a już we wrześniu. On zrobił długą rundę, pojechał do Kanady. W Kanadzie testowano wyrzutnik, po czym wrócił przez Amsterdam tam, gdzie miał faktycznie się znaleźć, czyli dotarł do Rosji i rozpoczęło się jego testowanie. Robiliśmy to z dwójką kolegów, z Tomkiem Rajkowskim i Romkiem Wawrzaszkiem. Oni obydwaj w tej chwili są w stacji naziemnej, za chwilę z nimi będziemy mieli kontakt. Ja patrzę, jak wygląda LEM. Jeszcze jesteśmy troszkę przed czasem, mamy 4 minuty, to postaram się do tego czasu Państwu poopowiadać o tym, jak te przygotowania trwały, a o mniej więcej 11:25 postaram się połączyć ze stacją. Więc ta ostatnia faza była dość nerwowa, ponieważ okazało się, że są jakieś odstępstwa od przygotowania. Planów. Udało nam się pokonać te problemy. Załadowaliśmy satelitę wraz z wyrzutnikiem na rakietę. No i czekaliśmy na odliczanie. Odliczanie nastąpiło i jak dzisiaj Państwo słyszeli, wszystko skończyło się dobrze. Jeżeli chodzi o dalszą część, tak jak wspominał Piotr, to co dzisiaj rozpoczęliśmy jest dopiero początkiem. Cała następna część, te kilka miesięcy przed nami, to żmudna praca i one będą decydować o tym, jak satelita faktycznie będzie nadawał się do pracy. To znaczy my będziemy
zobowiązani, żeby doprowadzić do takiego stanu, aby móc go oddać naukowcom z przekonaniem, że on jest sprawny i nie posiada żadnych usterek, które mogłyby komplikować pracę satelitów. Ta droga jest niezwykle wyboista. Mieliśmy już informacje od naszych kolegów z Austrii. Wystrzeliwali swoje dwa satelity na początku roku, w końcu lutego, i po pewnym czasie nastąpiła usterka jednego komputera, o czym mówił Piotr. Musieliśmy, czy koledzy z Austrii i z Kanady, musieli rekonfigurować komputer. To jest bardzo żmudna procedura analizy błędów, w jaki sposób można go obejść, co trzeba zrobić. Także do końca nie jesteśmy bezradni, ale te sytuacje zmuszają. Do bardzo wytężonej pracy i próby naprawienia tego, co się zdarzyło. Wiemy, że silne napromieniowanie kosmiczne, które ma miejsce na orbicie, może okazać się szkodliwe dla naszej matrycy. Takie pierwsze odgłosy już do nas doszły. Myśmy przeprowadzili na kolejnym satelicie, na którym pracujemy, na Hebeliuszu, odpowiednie przeróbki. Zobaczymy, jak to się okaże w pracy na orbicie. No więc wracając teraz do stacji naziemnej. Stacja naziemna mieści się w tym budynku. Jak Państwo do niego wchodzą, to po prawej stronie na dachu zobaczą dwie duże anteny. Jedna paraboliczna to jest ta, z którą nawiązujemy kontakt z naszym satelitą. Najpierw tym, później następnym. I ten kontakt jest możliwy dzięki stacji naziemnej. Stacja naziemna wyposażona jest w odpowiedni sprzęt radiowy. Natomiast do jego obsługi potrzebny są operatorzy, którzy powinni mieć odpowiednie atesty. Tak samo stacja powinna być również odpowiednio dopuszczona do pracy. I takie oczywiście dokumenty zostały przygotowane. Praca jest pracą, jest stacją krótkofalową. Nadaje w paśmie radioamatorskim i utrzymujemy z nią kontakt poprzez nadawanie do satelity. Na fali 435 MHz otrzymujemy z kolei informacje na w częstotliwości 2,4 GHz. I teraz po kolei. Po prawej stronie Grzesiek Marciniszyn, tyłem, w środku kierujący pracą stacji Grzegorz Woźniak, obok niego rozparty na hotelu. To jest Tomek Rajkowski, któremu zawdzięczamy najwięcej w czasie testowania, jak i Romkowi Wawrzaszkowi stojącemu. Romek za chwilę będzie komentował to, co widzi na monitorach, które widoczne są z przodu. U góry podgląd anteny. Operatorzy muszą się orientować, czy ona jest dobrze sprzęgnięta, czy reaguje na sygnał ze stacji, ponieważ ona musi nadążać za satelitą, który przelatuje. W tej chwili przelot będzie na wysokości mniej więcej 20 paru stopni nad horyzontem, czyli tak nie do końca wysoko. Ten ruch powinien być wyraźnie widoczny. Natomiast po prawej stronie jest obraz orbity i kolejnych przelotów, które są planowane, a przed operatorami informacje z wydruku z komputera w stacji naziemnej, który z kolei będzie, gdy stacja się połączy, te informacje będą przekazywane na komputer widoczny tutaj, i te żółte pola powinny zamienić się na zielone, jeżeli wszystko jest w porządku. Wiemy, że w pierwszym przelocie mieliśmy bardzo dobrą łączność i wszystko się udało tak, jak trzeba. Oczywiście jeszcze raz podkreślę to, o czym mówił Piotr Orleański. Pierwszy dzień jest takim bonusem. Jeżeli nam się uda, to wspaniale. Jeżeli się nie uda, to jest normalka. Także w tej chwili mamy bardzo dobre rozpoczęcie. Udało się w pierwszym przelocie kontakt z satelitą nawiązać. Natomiast za chwilę przed nami kontakt drugi. Romku, jesteś w stanie przejąć? Słyszycie mnie? Romek spojrzał, widocznie mnie usłyszał. Tak, mamy słyszę przelot? Cię, tylko czy wy mnie słyszycie? Tak, słyszymy ciebie. Dobrze.
Aktualnie rozpoczął się przelot satelity. Na monitorach widać programy do realizacji połączenia. Aktualnie ten drugi przelot może być nawet trochę trudniejszy od pierwszego, ponieważ nie mamy jeszcze dokładnych danych odnośnie orbity. W związku z tym bazujemy na danych, które były przewidywaniem kosmotrasu dotyczącym tego, jak będzie wyglądała orbita. I w tym momencie, muszę przyznać, mamy pewien problem właśnie z nawiązaniem połączenia. Jeśli nawiążemy połączenie, tak jak Tomku wspominałeś, tam powinny zacząć spływać dane i to okienko, które w tym momencie jest na żółto, powinno się zazielenić, mamy nadzieję, informacjami na temat tego, że poszczególne podsystemy satelity działają poprawnie. Ciągle nie mamy sygnału z satelity. Wiecie co? 12 stopni elewacji. Dobrze, do momentu, gdy ten sygnał złapiemy, to jeszcze Państwu trochę opowiem, żeby było jeszcze jaśniej, jak do tego momentu doszło. Gdy rozpoczęliśmy pracę nad satelitami, otrzymaliśmy części, które były przesłane oddzielnie. Te części oczywiście trzeba było odpowiednio skatalogować, odpowiednio opisać i przystąpić do testów. Testy odbywały się bardzo skrupulatnie. Siedzący na sali kolega, który jest odpowiedzialny za kontrolę, Waldek Bujwan, był tutaj naszym starannym weryfikatorem. Wielokrotnie zdarzało się, że zwracał uwagi na niedociągnięcia. Zdarzyły się nawet parę razy, że nie zostały te części dopuszczone do składania, zostały wysłane z powrotem. Także staraliśmy się jak najlepiej żeby mieć pewność, że to wszystko działa, staraliśmy się przetestować komponenty już na poziomie otrzymania, po czym one zostały w miarę jak się projekt rozwijał i te części były sprawdzane, kompletowane w podzespoły. Widać, że rusza się antena, to znaczy, że próbuje śledzić satelitę. Tutaj kluczową rzeczą jest tak zwane zapięcie modemu, to znaczy gdy mamy komunikację i modem i jest łącze satelitą, modem się zapina i następuje przesyłanie informacji. Wyraźnie jest jakiś ruch, nie do końca wiemy, czy to jest w tej chwili próba, no widać, że antena wraca, czyli oni w tej chwili szukają. No to jak widać, to jest pierwszy dzień, wszystko jest do tej pory nie do końca sprawdzone. Staramy się, aby kolejne przeloty były coraz bardziej kontrolowane. My mamy obiecany sygnał z NORAD-u, to jest amerykańska agencja śledząca ruch na orbicie wszystkich komponentów, które tam są umieszczone i taką informację mamy otrzymać w ciągu kilkunastu godzin. Do tego czasu właściwie polegamy na wyliczeniach, które do nas spływały i jak widać nie do końca jest to jeszcze sprawdzone, ale to jest nasza praca, proszę Państwa. To na tym polega ta żmudna robota. Może fantastycznie wygląda sam moment wystrzelenia, ale gdy weźmie się pod uwagę, ile godzin wymaga sprawdzenie danego komponentu, jak niezwykle pracochłonne jest diagnozowanie błędów. Czasami one są nieoczywiste. Powoli trzeba orientować się, dlaczego to nastąpiło poprzez zbieranie różnych faktów. To jest po prostu ciężka robota, do której mamy Romka. Jeszcze raz zapytam Romku, czy no widać, że chyba jeszcze się nie zdecydowali na połączenie. No dobrze. Jednym słowem, to co Państwo widzą, to jest nasza codzienna praca. To znaczy czasem się udaje, czasem się nie udaje. Tam, gdzie od nas zależy, staramy się, żeby było najlepiej. Natomiast bardzo jeszcze ciągle jesteśmy w zasięgu stacji, jak widać.
Natomiast tam, gdzie się nie udaje, no staram się zorientować, co jest powodem i jak można to naprawić. Mieliśmy w czasie trwania projektu kilka takich momentów, które były niezwykle dla nas stresujące, kiedy trzeba było przeprowadzić operacje do tej pory niezbyt szeroko omawiane, ponieważ nie braliśmy tego pod uwagę. No, takim najbardziej spektakularnym momentem, o którym opowiadał nam mój kolega, czy mój równoważny kolega z Kanady, Calder Grant, gdy przy przygotowaniu satelity do lotu okazało się, że jest błąd, którego nie można naprawić, nie można zdiagnozować inaczej niż przez otwarcie i na miejscu startu rozkręcono satelitę i doprowadzono do faktycznej naprawy. Oczywiście wtedy omija się różne procedury, których my staraliśmy się dopełniać, no ale w takich sytuacjach podbramkowych i takie sytuacje mają miejsce. No to jest polskie NASA, proszę Państwa. Mamy ludzi, którzy w tej chwili zafrasowani patrzą i muszę powiedzieć, że ci dwaj ludzie to absolutnie mózg polskiej kosmonautyki, jeżeli chodzi o Brighta. To są ludzie, którzy na wylot znają Brighta, znają procedury, znają software, wiedzą jak on reaguje. Jeżeli oni myślą intensywnie, to znaczy, że jest coś niestandardowego. Ale jak powiedziałem, na początku ten brak kontaktu to jest rzecz, z którą się liczyliśmy i mieliśmy nadzieję, że możemy Państwu powiedzieć, to jeszcze kolejny dobry moment, który dzisiaj przeżywamy. Ja nie uważam, że to jest zły moment. To jest po prostu rzecz, do której się należy przymierzyć. Tak po prostu bywa. Nie mamy w tej chwili informacji o satelicie. O jednym wiemy. On jest zdrowy, to znaczy on działa poprawnie, a że nie mamy w tym momencie z nim kontaktu, prawdopodobnie wynika to z tego, że nie do końca wiemy, gdzie on się znajduje. My nie otrzymaliśmy dokładnych informacji. Były to dane, które robiliśmy tak troszkę, jak się mówi, z palca. Za pierwszym razem trafiliśmy, za drugim nie bardzo. Kolejne będą, powinny być potwierdzeniem odpowiedniej sytuacji. Także powiem tak, nie martwimy się, bo żyjemy i wszystko działa jak powinno, a że nie możemy się na razie z nim porozumieć, dlatego że prawdopodobnie nie wiemy, gdzie on się znajduje. Co będzie dalej? Mamy już w tym przelocie, który teraz planowaliśmy, chcieliśmy wyłączyć komputer główny, chcieliśmy go z powrotem włączyć, sprawdzić jak działa kwestia resetu na orbicie, ale to jest coś, co pewnie poczeka na kolejny przelot. Kolejne przeloty będą jeszcze lepsze, to znaczy ten miał dość elewację taką nieszczególną. Jak Państwo spojrzą na niebo, ono nie jest bardzo sprzyjające, to znaczy są chmury. Chmury czasami nie przeszkadzają, ale czasami są przeszkodą. Tak samo jest z elewacją. Jak on jest za nisko, przeszkadzają drzewa, przeszkadzają budynki. Nie możemy omiatać odpowiednio satelity. Także tutaj widzimy, że staramy się znaleźć, gdzie on jest. Te cztery anteny, które tutaj widać, odpowiadają tym antenom. To znaczy to są anteny do nadawania, które z kolei ten sygnał zostaje przejęty przez te małe anteny UKF-owe tutaj na satelicie. Natomiast ta duża antena to jest antena, która odbiera sygnał od takiej anteny. My nazywamy ją taką anteną łatką. Jest taka mała. To jest ta antenka. Mamy taką jedną z tej strony, drugą z drugiej strony i w zależności od tego, jak on się obraca, on powinien omiatać całą przestrzeń i wtedy wiadomo, że mamy z nim kontakt. Nie są wyższe. One nie muszą być wyższe. One muszą być zsynchronizowane z tą anteną paraboliczną, ponieważ nadajemy do tego samego punktu, z którego odbieramy. Także musimy mieć pewność, że one wszystkie razem siebie śledzą. Zresztą one są zrobione... Romku? Naprawdę trochę rozregulować nasz zegarek, ponieważ próbujemy jakby zmienić miejsce, w które patrzymy na orbicie wzdłuż ścieżki satelity. Znaczy, najprawdopodobniej dane, które posiadamy w tym momencie już nie są aktualne, ponieważ one nie były dokładne. W związku z tym w międzyczasie satelita zdążył się przemieścić w takie miejsce, które jest już jakby
jest oczywiście na jego orbicie, natomiast nie jest na orbicie, której parametry my posiadamy, które były orbitą przewidywaną, natomiast nie jest orbitą aktualną. I teraz zmieniając czas w systemie, próbujemy troszkę jakby poczekać anteną na satelitę, ewentualnie wyprzedzić satelitę anteną, tak żeby spróbować znaleźć tego satelitę, w którym miejscu on się znajduje. Niestety mamy z tym problem, jak widać, i chyba się niestety nie uda połączyć tym razem. Ale wiesz, dzięki będziemy temu to musieli poczekać na wiesz? Lepsze koordynaty odnośnie separacji satelity, momentu separacji i miejsca separacji, ewentualnie na dane z amerykańskiego NORAD-u, które podadzą bardzo precyzyjne położenie naszego satelity na orbicie. Dzięki, Romku. No tak, czyli krótko mówiąc, będziemy próbować nawiązywać łączność i w ciągu pierwszej doby mamy 6 przelotów, to były 2, zostały 4. Najlepszy jest około 21.30 UTC, czyli około 10.11. I dyżury będzie pełnić ta ekipa. To znaczy mamy zwykle przewidzianą taką podstawową ekipę, 2 ludzi, którzy jeden operator, jeden wspierający i oni przez każdy przelot uczestniczą w tej operacji, po czym te wszystkie dane są oczywiście i składowane komputerowo, są robione logi, zapisy, co nastąpiło, jakie są ewentualne uwagi. My w tej chwili, ja jeszcze nie spytałem Romka o to, Romku, czy SFL jest w tej chwili podłączone do... Tak, cały czas mamy SFL na linii i konsultujemy nasze działania z SFL-em. Okej. SFL, czyli producent części do satelity, jest również naszym wspierającym głównym w czasie odbioru. Mamy kontrakt, że przez 3 miesiące będą nas wspierać w czasie odbioru i oni przejmują kontakt na kontrolę w momencie, gdy prosimy o to, a widzą na bieżąco, co się dzieje z naszymi odbiornikami, z satelitą, a właściwie jego parametrami, które są widoczne na monitorach. W związku z czym mamy wsparcie kanadyjskie, ale mamy również wsparcie austriackie, ponieważ nasi koledzy z Austrii korzystają z naszych możliwości, z naszej stacji. Kilkakrotnie to robili, również wczoraj, gdy przygotowywaliśmy się do próby łączności dzisiejszej, wykorzystaliśmy satelitę austriackiego i nie mając naszego na orbicie, po prostu przygotowaliśmy się do próby łączności poprzez użyczenie naszej stacji kolegom z Austrii. Oni podłączyli się pod nasze komputery, daliśmy im hasła i wtedy oni mogli odpowiednio śledzić całą sesję i to się wszystko dobrze sprawdziło. Znaczy dowodem na to, że to działa, był pierwszy kontakt, prawda, kiedy się okazało, że jesteśmy w stanie nawiązać kontakt z satelitą. Na pewno działa, ja też jestem pewien. 90 minut trwa mniej więcej orbita, mniej więcej 30 minut w zaćmieniu, około godziny w słońcu i jak mówię, 6 godzin, 6 razy w ciągu doby dzisiaj i jutro, oczywiście te czasy trochę się zmienią, ale sądzę, że kolejne przeloty już będą dużo pewniejsze, bo jest to na pewno sygnał dla wszystkich w tym momencie sprawdzić parametry. Dlaczego tak jest? Prawda? Co się stało, że za pierwszym wyszło, za drugim nie? Ja już wiem, tak powiem Państwu, dlaczego tak się stało, ale tego Państwu nie powiem. Natomiast pozwolę kolegom troszkę się pobiedzić. On jeszcze też, właśnie on chyba się domyśla, dlaczego tak jest. Ale ja mu dokładnie powiem. Dobrze, więc na tym polega mniej więcej praca operatorów i od teraz do zakończenia odbioru. Będziemy właśnie działać w tych warunkach, czasami wspierani przez kolegów z zagranicy. Staramy się oczywiście zrozumieć najpierw problem sami, ale ponieważ jesteśmy w tym momencie na orbicie zupełnie świeżi, nie mamy totalnie obycia, prawda? Oni robili to już wielokrotnie, po prostu patrzą nam przez ramię i mówią, co ma się dalej dziać. Także z grubsza tak wygląda stacja, tak to są nasi operatorzy, którzy będą prowadzić. Na sali jest jeszcze Ela Zocłońska. Elu, gdzie jesteś? Tu jest Ela. To jest jeszcze jeden z operatorów i ona będzie również, Ela będzie również wspierać ekipę, która
która będzie prowadziła te zadania. Poza tym nasi koledzy, którzy w tej chwili przebywają w Stanach Zjednoczonych, również będą nas wspierać. Także ta ekipa w miarę potrzeb może rosnąć, chociaż zwykle przy 10-minutowych przelotach dajemy sobie radę w dwie osoby. Oczywiście, gdy coś się dzieje takiego szczególnego, to wtedy musimy zacząć konsultować to w większym gronie. Wydaje się, że na razie wszystko będzie pomyślne. No, my przekażemy informacje. Proszę śledzić naszą stronę bright.pl i tam podamy informacje, jak wygląda sprawa kontaktu, bo te informacje będą ustawione na żywo. Proszę bardzo. Tak jest, myśmy wysłali zaproszenie do rodziny pana Stanisława Lema, ale niestety nie udało się nikogo. Nie, o tym pamiętaliśmy. Zresztą zaprosiliśmy rodzinę na nadanie imienia Lemowi, naszemu satelicie, i wtedy reprezentował rodzinę pan Wojciech Orliński, który przeczytał list od rodziny. Także jesteśmy w kontakcie w tym sensie, że oczywiście, tak. Dobrze. Zadecydowała dostępność rakiety. Dowiedzieliśmy się, że taka możliwość istnieje. To znaczy, myśmy posługiwali się tutaj wsparciem i pomocą ze strony naszych partnerów z SFL-u. I SFL-owcy mają bardzo dobre kontakty z Indiami. I jeden z kolegów, ten, który jest odpowiedzialny za prowadzenie kampanii lotnej, pochodzi z Indii, w związku z czym wszystko wydawało się, że Indie to jest miejsce, z którego powinny być wyszczelone polskie satelity. Okazało się, że ze względu na rynek, na zapotrzebowanie i na pewną skąpość startów, ceny poszły tak w górę, że Hindusi i postawili niezwykle wysoką cenę. To jeszcze było wcześniej. W związku z czym zaczęliśmy szukać i faktem jest, żeśmy, to my znaleźliśmy Kosmotras, który wtedy szukał chętnych. Powiedziałem o tym SFL-owi, SFL powiedziało, że jest zainteresowane i zaczęliśmy rozmawiać z firmą, która miała w tym momencie dostępną rakietę. Takich możliwości z Rosji jest kilka, bo to jest Roskosmos, który jest wielką agencją i ona właściwie centralizuje te w tym momencie plany dotyczące wyszczelenia. Ale my rozmawialiśmy z Kosmotrasem i no, rzeczą bardzo interesującą jest pochodzenie rakiety, prawda? W ramach startu tego traktatu następuje niezwykle chlubna sprawa przekazania arsenału do celów pokojowych. Także dlatego stamtąd, dlatego z bazy wojskowej. Staszku, to tyle ode mnie. Przekazuję ci mikrofon. Proszę Państwa, nie wystarczy wiedzieć, jak coś zrobić, trzeba jeszcze wiedzieć, po co to coś zrobić. I o tym, po co został zbudowany satelita Bright i cała konstelacja tych satelitów, opowie nasz kolega Georg Handler. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Gerhard Handler i Państwo już zrozumieli, że to nie jest polska nazwa. Pracuję w Cenku 2,5 roku, więc mój polski nie jest doskonały jeszcze. Chcielibyśmy, że moja prezentacja jest raczej informatywna niż śmieszna, więc mówię po angielsku. As Professor Aljanski has already pointed out, Bright is observing the brightest stars in the sky. And among those brightest stars in the sky, we find very many stars that are bright by themselves. So that means, for instance, if you have two stars of the same brightness and they're at the same distance of you, they appear to you equally bright. If one star of them is further away, it appears fainter to you. But then if you have a star that is intrinsically very bright and it's at the same distance as the fainter star, it appears brighter to you. Or if it is further away, it may appear equally bright, although it's that much further away. That means, in sum, among the brightest stars in the sky, we see many stars that are by themselves very bright,
And this is the main scientific aim of the mission. Why are those stars interesting? When we, at the beginning of the universe, at the time shortly after the Big Bang, there was only hydrogen and helium in the universe. There were no heavy elements, 76% hydrogen, 24% helium. And when the first stars formed, what stars do is that they burn the material in their interiors. So that means at the beginning, of their lives, they burn hydrogen to helium. Further on, they burn helium to carbon and oxygen. Then further, they produce neon, oxygen, silicon, and at the end, iron. Very massive stars do that. These stars, at the end of their lives, have some kind of onion-like structure. So that means hydrogen, helium shells, carbon shell, neon, oxygen, silicon, iron. And what these stars, these massive stars, do at the end of their lives, stars that are 10 times, 20 times more massive than our sun, they explode as supernovae. And what happens then is that this material that was formerly in the interior of the star is distributed into the interstellar space. And now it travels into interstellar space, a little bit enhanced in heavy metals, or heavy elements. And what then can happen is that, for instance, there's an interstellar gas cloud, and this material hits this interstellar gas cloud. This is compressed and starts forming new stars. But now this material is a little bit contaminated by the heavier elements, so that means that the next generation of stars has a little bit more heavier elements, and so on and so on and so on. And these massive stars don't live long. So that means that in the meanwhile, many generations of the stars have recycled their material, and more heavy elements have been produced in the universe. And these heavy elements form, of course, new stars, as I said before, but also planets like our Earth, heavy elements, and ultimately life. So if you look at the periodic table of elements and think about yourself, what you're composed of. For instance, you are a carbon-based life form, so you have carbon in yourself. You breathe nitrogen and oxygen. You have calcium in your bones. There's chlorine. Calcium in your bones. You may even have gold in your teeth. So all the material that's inside your body was once inside a star. I'm sorry if I have to disappoint you, but you are basically a recycled stellar waste product. what we want to know about these very important processes in the interior of those stars, we know them approximately, but not very well. And as I said, this is going on in the stellar interiors. And then, of course, we only get light from the stellar surfaces. We have no way to travel to a star, cut it off, and see what's inside. So how can we see, actually, in the stellar interiors? And the secret to this is that some stars can actually pulsate. So that means they change their radii, they change their shapes, and as a consequence of that, change their temperature. And all that together, they change the light output. So that means some stars in the sky show periodic light variations because they pulsate. And this is what we are taking advantage of. Because these pulsations are nothing else than waves in the interior of that star. Just like a standing wave in a musical instrument. If you hear the sound of a musical instrument, for instance, you can recognize what kind of instrument it is because these waves stand in the interior of the instrument, are depending on the size of the instrument. And here, the frequencies of the oscillations that we measure, and that's what Bright is going to tell us, are standing waves in the interior, and they travel through certain parts of the star. And different waves with different periods and frequencies travel in different parts of the star. So that means if I can find out what period this oscillation has, what kind of oscillation it has, I can also figure out in what part of the star penetrates. And therefore, I can compute computer models and try to reproduce that. And this is how we determine the interior structure of the stars more accurately.
You can also imagine it like that. Different stars have different kinds of signals that you receive. For instance, this star is a small star compared to this rather not very well seen larger red star. The smaller star oscillates more rapidly. The larger star needs more time to make its oscillations. A blue star, for instance, oscillates differently than a red star, and so on and so on. And it is just these differences in the oscillations, the music we're getting from those stars, that tells us how the stars is made of. What we are actually doing in practice now is that Brett will give us these signals. And what we do is we invert the signals and try to learn more about the stellar interior. It also works as a comparison. So this is basically the process that we are doing. That's also applied in ultrasonic sounding of pregnant women's wombs, for instance. So what we are doing is we look in the inside of the stars by seeing the oscillations that propagate in the interior. Now, the only difference that's now here is that a doctor who does ultrasonic sounding wants to see a healthy baby. What we want to have is a very inaccurate, very rough picture of the interior, and we want to make it sharper. So what we want to find are actually the illnesses of our babies and improve, therefore, our knowledge about the stellar interiors that are with our that are available with our present models. And with that, we hope, as I said before, to improve our knowledge about the processes that ultimately form stars, planets, and life. Thank you. Proszę Państwa, to wiemy już, jak zbudować instrument, wiemy po co, ale jeszcze ten instrument musi się znaleźć we właściwym miejscu, czyli na orbicie. I o tym, w jaki sposób Bright znalazł się na orbicie, opowie Paweł Moskalik. Dzień dobry. Proszę Państwa, każdy satelita potrzebuje rakiety, w przeciwnym razie zostaje na Ziemi. A dlaczego? A, już widzimy. Polski satelita został dzisiaj wyniesiony rakietą nośną Dniepr i ja chciałem Państwu przybliżyć, co to jest za rakieta. Otóż rakieta Dniepr jest dzieckiem zimnej wojny. Ona została skonstruowana nie jako rakieta kosmiczna, tylko jako międzykontynentalny pocisk balistyczny. I to pocisk bardzo groźny, bo pocisk przenoszący 10 niezależnie naprowadzanych głowic jądrowych. Weszła do służby w roku 79, chociaż w 75. Pierwszy operacyjny dywizjon znalazł się w bazie Dąbarowski, czyli właśnie w tej bazie, z której dzisiaj startował nasz satelita. Po 4 latach wprowadzono modyfikację tej rakiety o nazwie R-36MU, a kilka lat później kolejne ulepszenie, rakietę R-36M2. Niektóre rakiety M-36M2 pełnią dyżur bojowy nawet do dzisiaj, również w bazie Dąbarowski. W roku 91 doszło do układów rozbrojeniowych i cały ten arsenał został zredukowany znacząco, w szczególności ponad połowa rakiet typu R-36M została wycofanych z uzbrojenia i znaczna ich część została przeznaczona do wykorzystania jako rakiety kosmiczne. Czym jest zatem rakieta Dniepr? To jest właśnie pocisk balistyczny R-36MU, który ma również wiele innych nazw w literaturze. W literaturze traktatów rozbrojeniowych występuje ta rakieta jako RS-20B, wewnętrznej dokumentacji inżynieryjnej w Rosji jako sprzęt 15A18, a w literaturze NATO jako pocisk SS-18 Satan, a konkretnie SS-18 Mod 4. Jak wygląda rakieta Dniepr? Tu jest schemat tej rakiety. Jest to rakieta niezbyt duża, 3 metry średnicy, 34 metry wysokości. Rakieta jest 3-stopniowa, jej masa startowa wynosi około 211 ton. Ciąg silnika pierwszego stopnia to ponad 460 ton, co oznacza, że rakieta będzie startowała z bardzo dużym przyspieszeniem, cecha typowa dla pocisków wojskowych. Ciekawy jest trzeci stopień, to jest silnik o bardzo małym ciągu, albo 1,9 albo 0,8 tony. Ten ciąg jest tak naprawdę mniejszy od masy własnej trzeciego stopnia. Paliwem we wszystkich trzech stopniach jest typowe paliwo ciekłe stosowane w rakietach wojskowych. Paliwem jest niesymetryczna dwumetylohydrazyna, a utleniaczem 4-tlenek azotu. Udźwig rakiety oczywiście zależy od tego, skąd startuje i dokąd leci. W przypadku startu z Bajkonuru na orbitę 300 km wysokości, 51 stopni nachylenie,
Ten udźwig to jest około 3700 kg. W przypadku takiego startu jak dzisiaj, z Jasnego na orbitę biegunową, ten udźwig to jest 850 kg. Głównie dlatego, że orbita jest o wysokim nachyleniu. Według producenta niezawodność rakiety wynosi 97% i to jest liczba oparta na eksperymencie, to znaczy na wszystkich startach rakiety Dniepr, których było nie tak wiele, ale przede wszystkim na 157 startach ćwiczebnych wojskowej wersji tej rakiety. Konstrukcja i produkcja rakiety, za to odpowiedzialne jest biuro konstrukcyjne Jużno. Jest to biuro założone przez Michała Jangiela w latach 60. Biuro znajduje się w Dniepropetrowsku na Ukrainie. Także to jest rakieta konstrukcji ukraińskiej. To biuro jest również odpowiedzialne za konstrukcję doskonałej rakiety kosmicznej Zenit 2 i Zenit 3. Natomiast sprzedażą komercyjną tej rakiety zajmuje się spółka rosyjsko-ukraińsko-kazachska, która nazywa się ISC Kosmotras i właśnie to był partner biznesowy w tej operacji. Natomiast od strony operacyjnej wystrzeliwaniem rakiet zajmują się strategiczne siły rakietowe Rosji. Rakieta startuje z silosu i jej schemat startu jest według tak zwanego zimnego startu. W silosie znajduje się ładunek prochowy na dnie silosu, który powoli, niezbyt szybko się spala, wytwarzając gazy, które to gazy wypychają rakietę z silosu. I dopiero 20 metrów nad ziemią następuje odrzucenie takiego elementu tutaj, który w czasie tego wystrzelenia osłania zespół silnikowy i następuje uruchomienie silnika pierwszego stopnia i dopiero rakieta zaczyna swój lot. Najpierw pracuje oczywiście stopień pierwszy, stopień drugi. W czasie pracy drugiego stopnia następuje odrzucenie osłony aerodynamicznej ładunku. Po zakończeniu pracy drugiego stopnia uruchamia się stopień trzeci, który ma znowu konstrukcję nietypową. Mianowicie cztery silniczki o niezbyt dużym ciągu, ale skierowane do przodu. To jest znowu prawdopodobnie pozostałość po wojskowym rodowodzie tej rakiety. No, po to, żeby te silniczki tym razem napędzały nam ładunek, trzeci stopień obraca się o 180 stopni i następnie następuje oddzielenie kolejnych satelitów. Najpierw jest oddzielenie tak zwanej osłony gazodynamicznej. To jest dodatkowa osłona, która chroni ładunek użyteczny przed gazami wylotowymi tych właśnie silników. Następuje oddzielenie ładunków. Trzeci stopień cały czas pracuje. I te ładunki trzeci stopień zostawia za sobą, a sam leci do przodu. Po zakończeniu oddzielenia ładunków trzeci stopień pracuje nadal. Cele są dwa. Po pierwsze, żeby umieścić ten stopień na innej orbicie, żeby nie było ryzyka kolizji. W przypadku dzisiejszego startu stopień znalazł się na orbicie o 360 km wyższej niż wszystkie satelity. A po drugie, chodzi o wyczerpanie do końca zapasów paliwa. Zostawianie na orbicie zbiorników z resztkami paliwa jest niedobre, ponieważ takie zbiorniki po kilku miesiącach eksplodują i stają się źródłem kosmicznych śmieci. Rakieta startuje z dwóch miejsc, albo z kosmodromu Bajkonur, najbardziej znanego rosyjskiego kosmodromu, albo z bazy Jasnej, a tak naprawdę z bazy Dąbarowskiej koło Jasnego. To jest operacyjna baza wojskowa, w której nadal stacjonują pociski balistyczne, dlatego nie mieliśmy żadnej transmisji. Baza ta należy do 13. Dywizji Strategicznych Sił Rakietowych Rosji. Rakieta może startować albo na orbitę o nachyleniu 65 stopni, wtedy leci na północny wschód, albo tak jak dzisiaj może startować w kierunku południowo-zachodnim na orbitę o nachyleniu 98 stopni. W rejonie tym spada pierwszy stopień rakiety, natomiast drugi stopień rakiety spada już do Oceanu Indyjskiego. Oddzielenie satelitów od rakiety następuje nad Oceanem Indyjskim. W naszym przypadku nasz satelita oddzielił się po 16 minutach od startu rakiety. Jak wygląda przygotowanie do startu? Rakieta przez producenta dostarczana jest w takim kontenerze, który służy do transportu i do samego startu. Ten kontener następnie trzeba razem z rakietą załadować do silosu, czyli do podziemnej wyrzutni. Tak ta operacja przebiega, a zupełnie niezależnie trzeba przygotować ładunek użytkowy. Ładunek użyteczny, czyli satelity, które chcemy wystrzelić. To się dzieje w oddzielnym pomieszczeniu o wysokich standardach czystości. W dzisiejszym starcie stosowano głowicę standardową o wysokości 5 m 25 cm. Przepraszam, i ładunki były umieszczone na dwóch poziomach, ponieważ ładunków było bardzo dużo. Ponad 30 satelitów zostało dzisiaj wyniesionych na orbitę. One są na dwóch różnych poziomach. To wszystko należy oczywiście zamontować, podłączyć elektrycznie, sprawdzić, że wszystko działa, a następnie głowicę trzeba zamknąć.
i przygotować do dalszego procesowania. Tak wygląda już zamknięta głowica i od razu powiem Państwu, że to jest głowica z naszym satelitą. Tutaj, jak się Państwo przyjrzycie, jest polska flaga i emblematy. Ja powiększę ten fragment. Niestety rozdzielczość zdjęcia nie jest dostatecznie dobra, ale mamy flagę polską, logo projektu Bright, logo Centrum Astronomicznego i logo Centrum Badań Kosmicznych. Następnie głowicę trzeba dostarczyć do silosu i połączyć z rakietą. Do tego służy taki pojazd specjalny. Ta skrzynia wielka ładunkowa ustawia się pionowo i następuje załadowanie tej głowicy do skrzyni, a następnie w pozycji poziomej transport głowicy użytecznej na wyrzutnię. I znowu trzeba postawić skrzynię pionowo i głowicę powoli, delikatnie opuścić i połączyć z rakietą. Głowica z naszym satelitą została zintegrowana z rakietą 6 dni przed startem, 15 listopada. Po zakończeniu montażu cały zestaw wygląda tak i jest już gotowy do startu, ale ten start oczywiście następuje dopiero po kilku dniach, bo trzeba przeprowadzić wszystkie testy. No i tak wygląda start rakiety. To już jest moment po uruchomieniu silników pierwszego stopnia. Tych startów było nie tak dużo, ale kilka już było. To jest statystyka do dnia wczorajszego, czyli do tej statystyki trzeba dodać dzisiejszy start. Pierwszy start miał miejsce tej rakiety w wersji kosmicznej w roku 1999. W sumie do wczoraj wykonano 18 startów, tylko 6 z bazy w Jasnym. Większość startów, większość rakiet kierowała się na orbity biegunowe o nachyleniu 98 stopni. Tylko jeden start był nieudany. I do wczoraj rakieta umieściła na orbicie 63 satelity. Dzisiaj należy dodać jeszcze kolejnych 30. Ponad 30, chyba 33, jeśli dobrze pamiętam. To jest jeszcze jedno zdjęcie startującej rakiety, ale żeby Państwu pokazać, jak to naprawdę wygląda, to chciałem pokazać film króciutki pokazujący start tej rakiety. To nie jest start naszej rakiety, jeden z wcześniejszych startów rakiety Dniepr. Startuje z silosu. Odrzucenie osłony i uruchomienie silników. W pierwszym stopniu jest silnik RD-264, to jest silnik czterokomorowy. Jak pewno Państwo zauważyli, rakieta bardzo szybko startuje, znacznie szybciej niż pamiętamy to ze startu amerykańskich szatli. No, różnica jest taka, że tu jest olbrzymia nadwyżka ciągu nad masą własną i wynika to z tego, że rakieta była wojskowa. Rakietę jest najłatwiej zniszczyć we wczesnej fazie lotu, dlatego celem było zawsze opuszczenie silosu rejonu startu jak najszybciej. No tak, no tu oczywiście rakieta już jest bardzo daleko, dlatego kamerzyście jest trudno utrzymać stabilny obraz. Tak wygląda silos po starcie. To są resztki tego dymu prochowego. Za chwilę będzie jeszcze jedno ujęcie tego samego startu, tylko z innego ujęcia kamery, żeby zobaczyć to w szerszym planie. Dlaczego dźwięku nie ma? Aha, dobrze. Dobrze. No to jest jeszcze raz ta sama sekwencja startowa, ale będzie pokazana w szerokim planie. Moment odrzucenia osłony. Ten taki brunatno-czerwony dym jest cechą charakterystyczną rakiet napędzanych dwumetylohydrazyną i czterotlenkiem azotu. I to jest wszystko, co miałem Państwu do pokazania. Choć jak słyszeliśmy w relacji Tomka Zawistowskiego, no nie udało się nawiązać kontaktu, ale jest to niewątpliwie duży sukces. Ja chciałem powiedzieć tak, chciałem podziękować. Pomysł naukowców, realizacja techniczna, to są wszystko niewątpliwie bardzo ważne rzeczy, ale tego byśmy nie mieli bez decyzji politycznej. I trzeba powiedzieć, że taką odważną decyzję polityczną podjęła pani minister nauki i szkolnictwa wyższego, pani Barbara Kudrycka, podtrzymywała nas, że tak powiem, w działaniach i w realizacji tego i za to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Również tutaj pewnym zaskoczeniem, ale również
podziękowania kieruję za zrozumienie wśród parlamentarzystów, że są to sprawy niewątpliwie bardzo ważne i że bez decyzji politycznych, pomimo świetnej kadry, świetnych naukowców, świetnych fachowców, nic nie załatwimy. Także mamy nadzieję na dalsze wsparcie państwa. Przekazuję teraz... Dziękuję bardzo. Znaczy mi przypada rola podziękowania zespołowi całemu i chcę powiedzieć, że ta współpraca tutaj była między naszymi instytutami, była właśnie modelowym przykładem wspólnych działań naukowców i inżynierów. Tak się składa, że właśnie na ogół widać tylko tą, po wynikach misji widać tylko tą sferę naukową, ale tutaj państwo dostrzegli, jak duży jest też wkład części kolegów, którzy się zajmują techniką. Na ogół jest tak, że na jednego naukowca, który przetwarza dane, przypada 10 inżynierów, którzy tę misję przygotowują. No ale właśnie nam się bardzo dobrze od lat udaje tutaj dogadać i razem współpracować w wielu już przedsięwzięciach, nie tylko związanych z satelitami, ale w innych, w których właśnie ta część techniczna się splata z naukową. Także podziękowania dla całego zespołu, dla zespołu naukowego, dla zespołu inżynierskiego z Centrum Badań Kosmicznych. I też chcę jeszcze raz podkreślić to, co tutaj kolega profesor Sarna mówił, mianowicie to jest wspólne przedsięwzięcie, które się na ogół w takich krajach, które się zajmują kosmosem, dokonuje przez współdziałanie wszystkich sfer, to znaczy począwszy od właśnie władzy ustawodawczej, czyli naszych kochanych parlamentarzystów, którzy nas od lat wspierają, bo to tworzy dobrą podstawę prawną, żeby takie przedsięwzięcia się odbywały. Właśnie dzięki inicjatywom parlamentarnym mamy między innymi przynależność do Agencji Kosmicznej. Władza wykonawcza, która tutaj, no, na niej spoczywa obowiązek, ale pewnie i przyjemność, jeśli są dobre rezultaty, finansowania tego typu badań, wspierania ich, reprezentowania nas w organizacjach międzynarodowych, tak jak to robi teraz Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki w Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i idąc na dół właśnie wszyscy ci, którzy wykonują, ale jeszcze chcę podkreślić jeden element, który też tu się przewijał, mianowicie to są przedsięwzięcia międzynarodowe. Misja jest trójnarodowa, kanadyjsko-austriacko-polska. Rakieta była, jak widzimy, ukraińska, ale wystrzelona przez przedsiębiorstwo rosyjsko-ukraińsko-kazachskie, a recepcja naukowa będzie przez całe międzynarodowe środowisko naukowe tych wyników, które mam nadzieję będą fantastyczne. Także dziękuję wszystkim i myślę, że to jest właśnie dobry przykład, jak działalność kosmiczna powinna być prowadzona w Polsce w przyszłości. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, obiecany był poczęstunek i on będzie. W trakcie tego poczęstunku będzie okazja do zadawania pytań naszym ekspertom, ale na pewno nasunęły się państwu takie pytania, na które odpowiedzi mogą być interesujące dla wszystkich. Zanim więc wzniesiemy toast z okazji dzisiejszego sukcesu, poświęćmy jeszcze kilka minut dosłownie na zadanie kilku pytań do naszych ekspertów. Bardzo proszę. Ja przyznam, że będę mówił jako laik, ale przyszło mi na myśl takie pytanie. Jeżeli ta rakieta wyniosła naszego satelitę i był jednym z 33, jak pan tam mówił, że około 30, tak? I jeżeli ten trzeci stopień rakiety musi odlecieć na inną orbitę, żeby nie zaśmiecać, to jak te 33 po orbicie, że tak powiem, satelity, one idą w ciągu, czy one też się jakoś rozmieściły, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać? Dziękuję. One są na trochę różnych orbitach, ponieważ w czasie całego procesu uwalniania kolejnych satelitów trzeci stopień pracuje. I to oznacza, że co chwilę jest na innej orbicie i każdy z tych satelitów będzie na orbicie o nieco innej wysokości. Dziękuję bardzo, Tadeusz Iliński. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, która jest delikatna i zawsze w Stanach Zjednoczonych, gdy się coś robi, planuje, to główne pytanie jest, who's gonna to pay for it? Kto za to zapłacił? Więc jeżeli to nie jest tajemnica, to jaki jest koszt całej tej operacji, jakie są źródła finansowania i ile kosztowało
Ja rozumiem, że to jest to prywatne konsorcjum trójstronne rosyjsko-ukraińsko-kazachskie. Ile kosztowało właśnie skorzystanie z wykorzystania tej satelity jakby jednorazowo, co jeszcze nastąpi w grudniu w przypadku Hadeliusza? I czy ciekawy jestem, czy Austriacy i Kanadyjczycy płacą taką samą sumę jak my także? Tomku, czy odpowiesz na to pytanie, czy któryś z panów dyrektorów? Finansowo to wiadomo, kto płaci, płaci podatnik. Odpowiedź jest prosta. Ile kosztował start, rozumiem, że Lema około 300 kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Ale całość kosztowała 14 milionów i 0,2 miliona złotych. Ta suma mieści w sobie jednego satelitę, drugiego satelitę, plus strzały, plus ten strzał następnego Heweliusza, który będzie w miesiącu grudniu z Chin. Plus licencje wszelkie. Porównanie z kosztami startów austriackich satelitów. Tego to ja nie wiem. Oni drożej płacili, tak jak była mowa, bo jak były negocjacje z Indiami prowadzone, to w okolicach 500 000 chyba dolarów miał wynosić start. Także tutaj szczęśliwy. Nie ma szczęśliwych trafów, jak mówił kolega Orlański, jeżeli chodzi o inżynierów. Reguła, że bogatsze państwa płacą więcej, czy nie? Nie. Nikt nie ma taryfy ulgowej. Rosyjskie rakiety są na ogół przy równie dobrych parametrach. Kto płaci tańsze. Więcej, ten kto się da nabrać. Kto dobrze negocjuje, ten płaci mniej. No i chyba taka jest zasada w każdym biznesie, a to jest biznes. Bardzo proszę pan. Proszę zaczekać na mikrofon. Ja się chciałem zapytać, czy to 14 milionów na naukę to jest dużo czy mało, bo z tego co się orientuję, to kilometr autostrady kosztuje średnio w Polsce 22 miliony, więc to tak brzmi bardzo dużo, ale takie projekty kosmiczne, polskie czy inne, naukowe, to jest dużo czy mało w stosunku do autostrad? Jaki zysk, prawda, też jest, oprócz wyników naukowych? Znaczy, ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest dużo czy mało, ale naród, który nie uprawiałby żadnej działalności naukowej, chyba nie byłby zbyt dobrym społeczeństwem. Proszę państwa, nic w przyrodzie nie jest duże ani małe, drogie albo tanie, samo z siebie, tylko zawsze w porównaniu z czymś. No więc właśnie porównanie z kilometrem autostrady, z kosztem organizacji euro i tak dalej. No to myślę, że to od razu daje skalę porównawczą. A propos porównania, to Pawle, powiedz, ile kosztował Hubble. Hubble kosztował... To zależy jak liczyć. W momencie wystrzelenia 1,5 miliarda dolarów, ale później było serwisowanie i obsługa od 1994 roku, więc całkowity koszt przekroczył pewno 5 miliardów dolarów, całkowity koszt emisji. Lekką ręką. Chciałbym tylko dodać, że może Hubble jest sztandarowym projektem amerykańskim i on rzeczywiście kosztował wyjątkowo dużo, ale wszystkie misje satelitarne są rzędu kilkuset milionów dolarów. W szczególności planowany obecnie projekt tak zwany LSST, czyli Large Synoptic Sky Telescope. Jego budżet wyniesie ponad miliard dolarów. No tak, koszty budowy dużego, nowoczesnego teleskopu to jest 100 kilkadziesiąt milionów dolarów. Tak. Na Ziemi. Tak, jeszcze. Ja się wypowiem, jeśli chodzi o inne eksperymenty. Uczestniczyliśmy w wielu eksperymentach Europejskiej Agencji Kosmicznej z niewielkim wkładem polskim, ale cena każdej z tych misji to było... No, średnia skala misji małej ESOskiej to jest od 50 do 100 tysięcy, 100 milionów euro. Średnia skala misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, która ma klasyfikację M, czyli średniej misji, to jest około 300 do 500 milionów euro. A takie duże misje, w których uczestniczyliśmy, typu Rosetta, która w przyszłym roku wyląduje na komecie, czy Herschel, który w tym roku przestał pracować, bo mu się wyczerpały zasoby nadciekłego helu, to są sumy powyżej miliarda euro. Proszę państwa, nasz Bright, który kosztuje 14 przez
przez 4, to jest 3,5 miliona euro za dwa satelity plus wyniesienie, no to ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby można było zrobić satelitę w tej sumie. Proszę Państwa, to jakiś cud, że to się udało zrobić. Proszę bardzo. Ja chciałem taki niewielki komentarz, że czy te 14 milionów złotych to jest dużo, znaczy budżet polskiej nauki rocznie przekracza już 3,5 miliarda złotych, także w stosunku do innych wydatków na różne projekty naukowe to jest bardzo niewielka kwota, myślę, że będzie bardzo znacząca. Ale mam jeszcze takie pytanie. Jaka musi być dokładność pozycjowania kątowa anteny, żeby ten sygnał złapać, bo... Tomasz, to jest pewnie pytanie dla ciebie. Do mikrofonu proszę. Dziękuję. Mówimy o 3 stopniach. Tak. Tutaj no, trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w chmarze satelitów, prawda? Nie wiemy w tym momencie dokładnie, który jest nasz. One muszą uporządkować trochę swoje położenie. I no, tak, no, nie będę tłumaczył. Tak jest. Tak jest. Maciej Wydrzyński, poseł na Sejm. W imieniu parlamentarzystów, oczywiście nas wszystkich dzisiaj tu obecnych, chciałbym złożyć serdeczne życzenia, oczywiście dalszych sukcesów, pogratulować tego ogromnego, niewątpliwie sukcesu. Wiemy, rozumiemy to oczywiście, że sukcesy rodzą się w bólach, więc jakby nie przejmujemy się tym, że nie udało się dzisiaj połączyć z satelitą, nie widzieliśmy tego. Raz się udało oczywiście. Natomiast ja mam takie pytanie, jaka jest przewidywana żywotność satelity LEM-3 i jak długo będziemy mogli z niego korzystać? Dziękuję bardzo. Piotr? W przypadku tej technologii zakładamy, że satelity powinny pracować od 2 do 3 lat. I jeśli się uda całą konstelację przez te 2 lata utrzymać, to będzie to niewątpliwy sukces naukowy, bo 2 lata nieprzerwanych obserwacji systemu 6 teleskopów. Ja nie wiem, panie profesorze, to ile w przeniesieniu na Hubble'a, gdzie mamy dostęp do 15 minut obserwacji dla jednego naukowca. To jest w ogóle nie, no, kilka rzędów wielkości dłużej, proszę państwa. Ta technologia nie jest tą klasyczną technologią Europejskiej Agencji Kosmicznej, która umożliwia pracę przez kilkanaście lat. Ona dlatego jest tania, bo jest technologią uproszczoną i policzone satelity zostały na 3 lata pracy w kosmosie. Ograniczeniem przede wszystkim jest promieniowanie w kosmosie. To znaczy my nie stosujemy ze względów różnych, przede wszystkim cenowych, nie stosujemy komponentów, które mają bardzo podwyższony próg wrażliwości na promieniowanie. Stosujemy elementy, no powiedzmy, klasy wojskowej, które się zużywają w kosmosie. To znaczy promieniowanie kosmiczne bardzo wpływa na charakterystyki elementów elektronicznych. Przepraszam, można? Bardzo proszę. Chciałem zapytać, gratuluję oczywiście, jestem gorąco za. Chciałem zapytać, moje nazwisko Żyżyński, przepraszam, jestem profesorem ekonomii tak w ogóle, ale chciałem pana zapytać, czy jest, bo żeście zintegrowali, czyli zmontowaliście ten, to jest wielki sukces, ale czy polski przemysł ma szansę być zaangażowany w budowę tego typu satelitów? Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. To znaczy... Czy został zaangażowany polski przemysł? Nie, w tym przypadku nie, bo proszę pamiętać, że polski przemysł zaczyna w tej chwili pracę w kosmosie. Tak naprawdę zaczyna od momentu wejścia Polski do ESA, czyli od zeszłego roku. Myśmy ten projekt uruchomili o kilka lat wcześniej, ale ta wiedza, która jest tu w CBK-u uzyskana, z tymi kontaktami, które mamy w tej chwili z firmami przemysłowymi i z tymi projektami, które już w tej chwili zostały uruchomione z przemysłem, gdzie specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych służą jako tacy mentorzy, ale tak naprawdę rzecz się zaczyna rozgrywać w przemyśle, ta wiedza pozwoli, przynajmniej to jest moje idee fix, ja będę 4 rękoma się zapierał, żeby to zostało uruchomione, żebyśmy mieli polski przemysł kosmiczny, żeby
młodzi ludzie, którzy są dobrze wykształceni, mogli pracować w polskim przemyśle, który jest bardzo wysokotechnologiczny i przyszłościowy. To jest pewnego rodzaju wizytówka Polski. Ja bym nie chciał, żebym ja tych inżynierów spotykał za granicą. To nie o to chodzi. To jest bardzo dobry biznes. Przemysł kosmiczny jest trudnym biznesem. Żeby wejść do tego przemysłu, trzeba naprawdę się dużo narobić i dużo pokazać, że coś już działa w kosmosie. Taki Bright może być tego przykładem. Proszę pamiętać, że w przypadku Heweliusza my tam mamy nie tylko teleskop, ale my tam mamy 5 dodatkowych, czysto polskich, malutkich eksperymentów technologicznych, i Heweliusz będzie platformą, na której te małe kawałki będą testowane niezależnie od programu Bright, po to, żeby właśnie można było w przyszłości zacząć uruchamiać produkcję takich kawałków dla innych eksperymentów kosmicznych. Ale tak naprawdę to głównie chodzi chyba w tej chwili o wszystkie programy ESA i o to, że my mamy to doświadczenie i naprawdę bardzo chętnie się dzielimy tym doświadczeniem z firmami. Jeżeli tylko powstaną jakieś zręby polskiego programu kosmicznego, narodowego programu, który tak naprawdę jest podstawą dla działania, wszelkiego działania w przemyśle, w biznesie w Polsce, to my jako Centrum Badań Kosmicznych, rozumiem, Marku, że w pełni deklarujemy, że ta cała wiedza zostanie w jakiś sposób rozsądny użyta dalej. Ja chciałem powiedzieć, przepraszam, jeszcze dwa słowa. Ja przeczytałem wszystkie książki Stanisława Lema, więc dla mnie to jest wielka satysfakcja i szkoda, że nie dożył. Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze dodał, że tego typu działania, jakich jesteśmy świadkiem, mogą przyczynić się do odrodzenia zainteresowania i entuzjazmu młodych ludzi i nauczycieli w stosunku do przedmiotów ścisłych. I tego naprawdę nie należy lekceważyć. Ja sam chodziłem do szkoły podstawowej w czasach wyścigu na Księżyc pomiędzy Rosjanami i Amerykanami i doskonale pamiętam tę atmosferę i to zainteresowanie. Także tego typu aspekt jest też moim zdaniem bardzo ważny. Proszę Państwa, ja ostatnie pytanie, po czym będziemy kontynuować pytania już przy kieliszku szampana. Nie wiem, czy będzie rosyjski, czy austriacki, ale polskiego jeszcze chyba nie ma. Bardzo Pana proszę o pytanie. Dziękuję bardzo. W kontekście tego, o czym mówimy, to my te kroki powolutku robimy i w Układzie Nauki, i w Układzie Przemysłu Kosmicznego, i też w Układzie Budowania pewnego zaplecza tego administracyjnego, bo przecież byliśmy już właściwie teraz jesteśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, nie tylko w PEKS-ie, x czasu temu pracujemy już praktycznie, biorąc mamy przygotowaną ustawę. Myślę, że na następnym posiedzeniu złożymy ją do laski marszałkowskiej o powołaniu naszej Narodowej Agencji Kosmicznej. Czyli to, co my jako parlamentarzyści możemy zrobić, to żeśmy praktycznie biorąc wykonali. Ten przemysł kosmiczny też zaczyna w Polsce się budować. Efektem pewnych działań mieliśmy studenckiego satelitę, to był pierwszy. Teraz mamy naukowego satelitę. Myślę, że przyjdzie kolej na tego satelitę użytkowego, gdzie będziemy mogli nie tylko patrzeć, ile wydajemy, ale ile ten satelita przynosi nam korzyści finansowych. I myślę też, jeżeli mówimy o edukacji, o młodych ludziach, to też chcę powiedzieć, i tu trochę żałuję, że pani Kudryska nie będzie ministrem nauki, bo mieliśmy już z panią minister dogadane, że w dziedzinie nauk technicznych miały powstać techniki satelitarne i kosmiczne. Więc to byłoby wyjście do przodu znowuż w Układzie Nauki, w Układzie Młodych Ludzi. Mam nadzieję, że następca jednak przejmie tą ideę i w tej dziedzinie nauk będziemy mieli, w dziedzinie nauk technicznych będziemy mieli też tą inżynierię technik satelitarnych i kosmicznych, bo to jest też istotne i ważne, żeby na tych różnych frontach się rozwijać i to powolutku robimy. I ja też chciałem podziękować, bo też były ciepłe słowa pod naszym adresem parlamentarzystów, ale chciałem podziękować Państwu, naukowcom jednego i drugiego Instytutu za dopingowanie nas, za to wszystko, co Wy robicie, bo przecież bez waszych początków, bez waszego dopingu tego kosmosu w Polsce by nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dyrektorzy obu instytucji naszych zapraszają teraz do wzniesienia toastu
Recepcja jest przygotowana w lobby sali wykładowej oraz w holu głównym naszego centrum. Właśnie przed chwilą zakończyła się konferencja zorganizowana z okazji wystrzelenia w kosmos pierwszego polskiego satelity naukowego. Nie mogliśmy Państwu pokazać oczywiście samego wystrzelenia, bo odbywało się ono na terenie obiektu wojskowego na terenie Rosji. W związku z czym jak na terenie każdego obiektu wojskowego oczywiście wszelkie wykonywanie zdjęć czy filmowanie jest zabronione. Ale mogliśmy za to pokazać Państwu próbę nawiązania pierwszego połączenia z satelitą, które odbyło się właśnie tutaj z centrum imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Połączenia niestety nieudanego, ale to nie oznacza, że satelitą coś jest nie tak, jak tłumaczył m.in. pan Tomasz Zawistowski z Centrum Badań Kosmicznych. Na tym polega tak naprawdę codzienna praca astronomów w tym centrum. To jest próba ciągłego nawiązywania połączenia, wysyłania komend, odbierania danych. Ma na to wpływ również samo położenie orbity okołoziemskiej względem horyzontu. To położenie dzisiaj nie było najlepsze, także naukowcy przyznawali troszeczkę w kuluarach, że to nie było dla nich wielkie zaskoczenie, że tego połączenia nie doszło. Należy również dodać, że rakieta, która dzisiaj wynosiła na orbitę okołoziemską LEMA, transportowała również kilkanaście innych obiektów naukowych należących do innych krajów, również satelity naukowe. I być może po prostu w pewnym momencie przez to na orbicie zrobiło się po prostu, jak to powiedział pan Tomasz Zawistowski, tłoczno i trudno było zlokalizować akurat ten obiekt, z którym tutaj my w Warszawie próbowali się połączyć inżynierowie ze stacji kontroli lotów, która znajduje się również w tym budynku. Będziemy musieli w takim razie poczekać jeszcze może kilka dni, może tylko kilka godzin na nawiązanie tego pierwszego połączenia. Dodam, że takie próby można podejmować tylko kilka razy dziennie, około 6 razy dzisiaj LEM akurat był w takiej pozycji, gdzie przelatywał nad Warszawą, to połączenie można było ustanowić. Być może uda się to jeszcze dzisiaj, być może w ciągu następnych kilku dni, tak jak już wspomniałam. Także dopiero wtedy LEM zacznie wykonywać pierwsze zadania, które należą do jego misji, a więc robienie zdjęć blisko 300 najjaśniejszym gwiazdom otaczającym Ziemię. My oczywiście o tym będziemy informować Państwa na bieżąco. Więcej materiałów na temat samego LEM-a, na temat działalności Centrum Badań Kosmicznych oraz Centrum imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie można znaleźć na naszym portalu pod adresem tvpionier.net.pl. Tam również znajdą Państwo w ciągu najbliższych kilku dni zapis dzisiejszej uroczystości. Ja już dzisiaj dziękuję za uwagę i do widzenia.